Dzień dobry Państwu, z tej strony Adam Stanisław Czeszytkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku oraz kapeli Poseidon, która grała w tym miejscu. Jesteśmy w amfiteatrze Trutnow, proszę, pokazujemy. W 1999 roku zagraliśmy właśnie na tej przestrzeni. Ja podejdę tutaj. Grały największe sławy metalu: Vader, Agatokles, Extremis Terror, Entombed, wszystko. Bardzo dużo. Pungent Stench. W tym miejscu jest rozstawiana scena. To jest jakieś takie leśne kino, nie wiadomo co. I tu znajomy o nazwie Ciurby robi swoją imprezę, która nazywa się Obscene Extreme. Ekstremalna obsceniczność, coś takiego. Tu graliśmy w 99. Ja tych taśm jeszcze szukam, gdzieś one są. Muszę przegrać, to zobaczycie ten koncert Poseidona. My tak w ostatnim momencie, w ostatnim rzucie byliśmy wrzuceni, więc nie ma nas na CD, które było wydane z Squash Wars, który tu nie grał, ale miał grać. My przyjechaliśmy jako reprezentacja Białegostoku. Był jeszcze z nami zespół Lost Soul, Damnable, o ile dobrze pamiętam, i Reinfection. Z polskich, tak, no i były różne tam, Agatokles grał i tak dalej. 1999. I ja teraz sobie tutaj przy okazji przyjechałem zobaczyć to miejsce. Festiwal się podobno cały czas rozwija. No i dobrze, a to wszystko musi być nawiezione od zera, bo ta scena, no to widzicie, to jest kawał gruzu. Trzeba wszystko od tego, ale jak to się mówi, Ciurby jest bardzo dobry organizator, za co go cenimy wszyscy. Z amfiteatru Trutnow mówił do Państwa Adam Stanisław Czeszytkowicz, ale schodzimy na dół, by pokazać takie to PRL-owskie, chociaż tu nie było PRL-u, tylko Czechosłowacja socjalistyczna. Pokazujemy tutaj zaplecze tego leśnego zakątku, na którym jest Obscene Extreme koncert. Ja tu mam koszulkę Benediction, podejrzewam, że Benediction też tu grał. Nie wiem, jak Ciurby sobie to załatwił, ale załatwił to tak, że naprawdę dużo kapel takich znanych. Nawet Napalm Death tu grał. No jeszcze nie grał chyba Slayer i Metallica, ale reszta to grało. Tak myślę. No. Tu jest jakieś taka... Coś jest nie tak z tą halą. Już ma za sobą swoje lata, ale poznaję to miejsce po 25 latach. Jestem tutaj, a wydaje mi się, że to było rok temu, jakoś tak szybko. A tu na dowód tego, że tu jest to są właśnie naklejki 25 lat dokładnie, Obscene Extreme. 25 lat temu to było Immolation, kapela z Nowego Jorku i Obscene Extreme 2024, reklama 25-lecie, to teraz będzie wielka feta, no i tak dalej, i tak dalej. A ja staram się zagrać koncert przynajmniej w Białymstoku, ale Darek mój perkusista, jemu nie za bardzo się chce, więc będziemy kombinowali. Strutnow mówił do Państwa, jeszcze raz powiem, Adam Stanisław Czeczetkowicz. Sława wielkiej Polsce. Hej!